Cześć, dzisiaj się witam z Wami z austriackich Alp i zapraszam na wejście na drugi najwyższy szczyt tego kraju, czyli Wildspitze. Jesteśmy w Rofen, to jest chyba dzielnica Wend w Alpach Odsalskich. Przyjechaliśmy niedawno tutaj na ten parking. Jakby co, to tu jest drugi. Jesteśmy spakowani na dwudniowe wejście. Generalnie górę można spokojnie obskoczyć w jeden dzień, ale ponieważ przyjechaliśmy tutaj w okolicach 9 i 10, no to wycieczkę podzielimy na dwa etapy. W pierwszym będzie dojście za schronisko, biwak, drugim atak szczytowy i zejście. Auto zamknięte, ekipa gotowa. Ruszamy tam do końca tej drogi, no i później w prawo do góry pod schronisko. Schronisko Breslauer Hütte, dwie godziny tamtędy. O ile dobrze pamiętam z Alp, bramkę się otwiera samemu. O właśnie. To jest po to, żeby bydło nie przechodziło. No i co? Teraz ostro do góry. Na najwyższym szczycie Austrii, Grossglocknerze, byłem rok temu, na przełomie sierpnia i września. Teraz pora na ten drugi, niewiele niższy. Wildspitze ma dokładnie 3768 metrów wysokości. Tam w głębi piękna dolina. My jednak podchodzimy tutaj tym dość stromym zboczem. To będą naprawdę gęste zakosy. Ale za to szybko będziemy nabierać wysokości. Naszego celu jeszcze nie widać, ale tu dookoła mamy już parę innych trzytysięczników. Wszystkie fajne, kiedyś bym wchodził. Są nawet jakieś oznaczenia szlaków. Kawałeczek już podeszliśmy. Tam na dole widać nasz samochód. Teraz wciąż do góry. Piękne te górki po lewej. Tam jest dolina, z której wystartowaliśmy. Wysokość była około 2000 metrów. Teraz mamy jakieś 2370, więc podeszliśmy te 370 w ciągu około godziny. Schronisko jest coś na 2800, więc pewnie jeszcze z półtorej godziny do góry. Może więcej, zależy jaki teren będzie. Dziś jest ciepło, trzeba naprawdę pilnować płynów. A że strumieni tu nie brakuje, co chwilę sobie uzupełniamy. Zbocze się trochę położyło, więc mamy nową porcję widoków. Nie wiem, czy Wildspitze to nie jest tamto. Naprawdę piękny krajobraz dookoła się robi. Jednak te Alpy Austriackie są przecudowne. Można tu wracać i wracać. Tu jest teraz już łatwiejsze podejście wzdłuż zbocza. My mamy pewnie wysokość około 2600, więc do schroniska zostało chyba max pół godziny. Tu mamy ławeczkę z możliwością odpoczynku. To jest szlak 919, utrzymywany przez Alpenverein. Z tej pozycji mamy już widok tam na schronisko. Pewnie jeszcze kilkanaście minut i będziemy pod budynkiem. Jest schronisko Breslauer Hütte, po polsku schronisko wrocławskie. Wysokość 2844. Potem będziemy ruszać gdzieś tam. Swoją drogą, patrzcie, tu jest ścianka wspinaczkowa, obita ze stanowiskami u góry. A tu w środku jest książka wyjść, taka jak w Tatrach. Dobra, no to ruszamy na Wildspitze drogą przez Mittelkario. Tu do góry. Tam jest kolejny drogowskaz, zaraz zobaczymy co pisze. Na 2-3 tysięczniki w tą stronę, na Wildspitze lewa odnoga. Póki co jeszcze było bez śniegu, ale niedługo się już pewnie jakieś pierwsze płaty pojawią. Mieliśmy okazję przed chwilą pogadać z ekipami, które wracały ze szczytu. Generalnie da się wejść, choć warunki nie są łatwe. Dużo miękkiego śniegu, dlatego zdecydowanie lepiej będzie atakować górę rano. Przed nami, lekko po prawej, mamy już okazję oglądać wierzchołek. Widać, że jeszcze kawał drogi. Jeśli chodzi o szlaki, to póki co mamy takie oznaczenia. Jest niebieskie kółko, jest austriacka flaga. Ale krajobraz piękny. Trochę śniegu,
trochę trawek, trochę skały. Tutaj ten teren za schroniskiem nie pnie się zbytnio do góry, jest w miarę płasko, łatwo. Szybko pokonujemy odległość, choć z drugiej strony nie nabieramy zbyt wiele wysokości. Patrzcie, jaki tu wielki kopczyk mijam. Z tego co pamiętam, to zaraz powinno być jakieś jezioro w obniżeniu. To jest jedno z ciekawszych miejsc na obóz. No i w zasadzie mamy jeziorko. Tutaj jest taki murek, tam się zmieści jeden namiot, tu się zrobi drugi. No i w zasadzie mamy bazę. Tu jest nasz namiot z Karoliną. Reszta ekipy śpi tutaj za murkiem, byli pierwsi, więc zajęli lepsze miejsce. Mamy rozbity namiot i w tej jedynce, jak się okazuje, sporo się mieści. Są dwie mapy obok siebie, będą dwa śpiwory. Tam jest reklamówka, którą owinę kurtką, będzie robić za poduszkę. Tutaj mamy złożone plecaki, trochę szpeju. No i to, co się nie powinno dawać do środka, czyli jakieś czekany. Teraz sobie będziemy coś jeść. Tutaj zrobiłem obrusz z kurtki, żeby się nie nakruszyło. No i właściwie to trzeba przetrwać jakoś do wieczora, potem iść spać, wstać rano i na szczyt. Witam się z wami kolejnego dnia wyprawy. Namiot już spakowany, możemy ruszać dalej w stronę Wilczpice. Pogoda dobra, niebo czyste, trochę wieje, ale nie powinno to jakoś mocno przeszkadzać. Opuszczamy okolice tego jeziora, ale ostatecznie nie spaliśmy tutaj. Ktoś przyszedł, powiedział nam, że tu nie za bardzo można. Wskazał nam inne miejsce, więc musieliśmy odejść z godzinę w tamtym kierunku. Rano wrócić. Na wyjeździe jest nas 5 osób, ale ostatecznie do szczytu idą tylko 3. Pozostała dwójka się nie najlepiej czuje. Zostali tam niżej przy namiocie. Myślę, że głównym problemem będzie dziś śnieg. Póki co nawet się nieźle trzyma, nie ma zapadania. Ale po południu wraz z ocieplaniem się na pewno będzie znacznie gorzej. Za nami widoki takie. Jest naprawdę cudowna panorama dookoła. No i z tego co patrzyłem na mapkę, to musimy podejść jeszcze tutaj. Potem będziemy skręcać tam w stronę jakiejś przełęczy. Mijamy szczyt od lewej strony. Tam dość dobrze widać krzyż. A z przodu się już pierwsze promienie słońca pojawiają. Poniekąd dobrze, bo poranek był chłodny. Ale z drugiej strony śnieg będzie coraz gorszy. Mamy ścieżkę, idziemy jeszcze w głąb doliny. Chyba jednak dopiero za tamtymi skałami będziemy zawijać w prawo. Więc jeszcze kawał drogi, choć w sumie nie trudnej. Po około 1,5 godziny marszu od jeziora w końcu doszliśmy do miejsca, gdzie ta dolina zakręca w prawo. My się teraz kierujemy pod tamte skałki i będziemy wychodzić na przełęcz. To ma być jakaś prosta ferata według mapy trudności B+, czyli coś niewiele więcej niż Orla Perć, tak na dobrą sprawę. No i tu już naprawdę niedaleko do feraty. Zostaje jeszcze dosłownie chwila tego podejścia. Jestem już prawie przy skałach, ale na tym odcinku stopnie są w większości zniszczone. Muszę to wszystko poprawiać albo wręcz robić nowe. Do feraty już w sumie niedaleko. Gdzieś tu widać pierwsze klamry, potem ona ucieka na lewo. Mamy feratę, jest linka, klamry. Tyle za nami. No przyznam, że końcówka podejścia była dość stroma. A teraz wbijamy się tu do góry i podchodzimy ferratą na przełęcz. Znowu ktoś będzie komentował, że bez rękawiczek na feracie. Bez wpinania się.
plus, więc nic szczególnie wymagającego to tu się nie spotka. Dobre stopnie, jakoś się idzie. Tam jest dalsza część Ferraty, przełęcz już niedaleko, potem trawers na szczyt, więc myślę, że jakoś wejdziemy. Dobra, jest powrót linki, tu ryzyko spada. To jeszcze kawałek. No i tu jest w zasadzie przełęcz. Ferrata się kończy. Jest przełęcz. O, wow. Nagram tu panoramę, bo to jest coś po prostu nie z tej ziemi. Schodzimy tu kawałeczek. No i będziemy się tu przy lodowcu poruszać w stronę szczytu. Tam już jakaś ekipa z przewodnikiem podchodzi. Ślad jest naprawdę mocno wydeptany. Niedługo kończymy ten płaski odcinek lodowca. Robi się stromiej. Teraz znowu jesteśmy w cieniu. Ale pod kątem jakości śniegu to jest akurat zaleta. Taki krajobraz po lewej. Dosłownie morze gór. Takie po prawej. Tam z przodu mamy jakiś krzyż, więc chyba to już będzie wierzchołek. Wydaje się, że jeszcze kawał drogi, więc być może nawet dobrą godzinę będziemy tam iść. Tu jeszcze podchodzimy takim niezbyt stromym terenem. No i lada chwila będziemy wbijać na grań, która nas już doprowadzi do krzyża na wierzchołku. Zostało nam dosłownie parę pojedynczych minut tam pod skałki. No i reszta jest granią. Jesteśmy już na wysokości ostatniej grani. Tam dość dobrze widać krzyż. Więc zaraz zaczynamy to dość strome, choć chyba już niezbyt trudne podejście. Straszna gruszyzna na początku tej grani. Podeszliśmy tyle. Początek to jest naprawdę niefajne gruzowisko. Zostało tyle. Wydaje mi się, że będzie mniej stromo. Stąd już naprawdę niedaleko. Kilka, może kilkanaście minut i będziemy pod krzyżem. Takim czymś się podchodzi. Końcówka po skałach chyba będzie nieco techniczna. A bez większych trudności. Jest wilczpice. Udało się. Drugi najwyższy szczyt Austrii zdobyty. Na szczycie mocno wieje, ale udało się wejść. Nawet nie było tak trudno. Zajęło nam około 4 godziny. Piękny szczyt, cudowna panorama. Zaraz wam pokażę. Będę kończył materiał. Nie mam niestety za bardzo baterii na nagranie zejścia. Dzięki za obejrzenie. No i zapraszam na kolejny odcinek, być może również za